Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Admiro, zawsze przed wami kolejny odcinek z Robloxa. Dzisiaj gramy sobie w Moon Miners, które jest dzisiaj wyjątkowo głośne, tak więc powracamy do tego trybu. Postanowiłem, że nagram jeszcze jakiś odcinek z tego, bo jest to fajny tryb, nie ma co ukrywać, jest to kolejny Mining Simulator, tym razem na Księżycu, w kosmosie, właściwie na Księżycu można by powiedzieć, więc uważam, że całkiem spoko. Może dzisiaj sobie coś zakupimy, zobaczmy w ogóle co my tu mamy, dzień dobry. Oczywiście jakiś Game Pass, może bym się na jakiegoś skusił, one nie kosztują zbyt tutaj dużo, więc dwa razy mining speed, to by byłoby całkiem kuszące. Zobaczmy, featured infinite backpack, okej, okay. Food, jakieś jedzenie, zwierzaki, bomby, okej, okay. Może, a właśnie, to są zwierzaki właśnie za robuxy i za te, trzeba o tym pamiętać, za robuxy i za kryształki, jedzenie, okej, okay. Zwiększa nam prędkość, jedzenie dużo nie kosztuje, szczerze mówiąc, ale też nam nie daje jakichś super dobrych statystyk z tego co widzę. 0,7 i to jest chyba najlepsze chocolate cake, więc jednego chocolate cake'a sobie mogę zakupić. Ewentualnie mogę sobie zakupić jeszcze... O, to jest tylko na 10 minut, dobra, to szybko, szybko, musimy tutaj się śpieszyć. Game passes. Dwa razy mining speed też sobie zakupię, czemu by nie? Tak więc myślę, że łapka w górę się należy. Zostawiajcie łapeczki w górę, jak będzie kolejny, powiedzmy... A, powiedzmy 1500, to nagram kolejny odcinek. Czemu by nie? Dzisiaj tak wyjątkowo taki deal zróbmy mały. 1500, łapek w górę i kolejny odcinek z Moon Miners. Co ciekawe, odpalając ten tryb teraz, co mnie zdziwiło, to to, że gra 40 osób tylko w ten tryb. I takie, wow, co tu się odczynia? Jak to można? Przecież to tak dobry tryb. O co chodzi? Dobra, teraz mamy kopanie razy dwa, więc powinno nam pójść lepiej. Dokładnie tak, teraz szybciej jesteśmy w stanie kopać. Oczywiście niektóre to są bloki zbagowane z tego co widzę, więc nie wszystkie możemy sobie tak kopać. I czuję, że plecak to my będziemy teraz zapełniać dosłownie w chwilę. Dobra, więc tak, spróbujmy się wkopać gdzieś tutaj głębiej. Właśnie, byłbym zapomniał. Wyszedł update do tego, powiedzmy, Moon Minersa. O czym zapomniałem wam powiedzieć, a zawsze to jak są jakieś mining simulatory, to lubię wam to opowiadać. Znerfiono tutaj obrażenia od niektórych bomb. Dodano easter egg i naprawiono dziurę w mapie. To jest taki malutki update, 23 lipca wyszedł, więc całkiem tutaj spoko, że tak powiem. Nie ma co ukrywać, zawsze to jakiś update, tak? Ważne, że coś tutaj robią, coś tworzą. Nie zostawili trybu na pastwę losu, tylko go cały czas tutaj rozwijają. Dobra, bardzo szybko kopiemy, tylko ja bym chciał tutaj właśnie, proszę bardzo, mamy tutaj klej, to jest chyba plastelina, nie wiem, coś takiego, klej. Kojarzy mi się z tą grą Claybook, czy jakoś tak? Tylko z tym mi się kojarzy, ciastolina taka trochę. Nie wiem, co to znaczy klej. Możecie mi napisać w komentarzu, jeśli chcecie. Dobra, oczywiście musimy kopać się w dół, żeby tutaj jak najgłębiej zejść, wkopać się, powiedzmy, Księżyc, to jest nasz cel. Oczywiście, dobra, musimy sprzedać. Ej, no kryształy nam całkiem fajnie lecą. Zobaczmy, czy możemy sobie już kupić tutaj jakąś lepszą broń. Z tego co widzę, to nie. Za 6000, za 7, no to już są mega drogie rzeczy. Ale chciałbym naprawdę ten tryb przejść, bo strasznie mi się podoba tutaj ten sklep. No zobaczcie, macie wszystko ładnie poukładane. Jeszcze jak klikacie, to jest taki przyjemny dźwięk. Takie plunk, plunk, co nie? Więc jak najbardziej spoko. Momo, czy to jest prawdziwy Momo, czy co to jest? Halo. 3500. Ale nie wiem, co te zwierzaki robią. To jest najgorsze. Odin. 15k. No jeszcze nam trochę brakuje. Weźmy sobie... Ile mamy? 5000. Williego. Purchase. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Tu wracamy. Gdzieś tutaj powinny mieć ekwipunek. Bo nie wiem, co te zwierzaki robią. Patrzcie, to jest mój zwierzak, ale co on robi, to szczerze powiedziawszy, ciężko jest mi tutaj stwierdzić. Okej, okay, tu mamy oczywiście liberfy, no jakże mogłoby tutaj nie mogło zabraknąć. Dobra, pets Willy. Najeżdżam na niego i niestety nie wiadomo, co on robi, więc może one nic tutaj nie robią. Tak naprawdę się tak zastanawiam, może po prostu wyglądają. Nieważne, wkopmy się głębiej, spróbujmy wykopać jakieś, powiedzmy, drogie skały. No i oczywiście, wow, ale tu ładnie ktoś rozkopał. No i oczywiście naszym celem tutaj, wow, ej, naprawdę to ktoś tak rozkopał w ten sposób, czy to już była taka dziura? Musiał to ktoś rozkopać w ten sposób. Ej, ja chcę na samo dno zejść. O kurde, ale się ciemno zrobiło. Grawitacja dalej jest słaba oczywiście. Czy ja tu jestem w stanie... Czekajcie, bo teraz się gra zrobiła... Za cicho. Dobra, czy ja tu jestem w stanie zejść na samo dno?
O co tutaj chodzi? Może tak się to miało wygenerować, bo to wygląda... Nie, to ktoś musiał kopać, zobaczcie, bo tu już jest koniec. Jesteśmy na głębokości 200. I głębiej już się nie da zejść. Tutaj można, a zobaczmy tutaj, co będzie. Nie, tutaj też się da jeszcze głębiej zejść, ale widzę jakieś minerały tu są. Co to jest? Boże, jakieś cenne rzeczy tutaj. O kurde, jeszcze głębiej, to nieźle. Ej, ciekawe jak głęboko tutaj jest, wow. Patrzcie, miałem rację, ktoś tutaj kopał po prostu jakimś niukiem. Dobra, złoto wykopujemy. Dobra, ten poziom mi tutaj w zupełności wystarczy. A w zasadzie mój plecak zapełnił się mega, mega szybko. Może sobie dostosuję ten dźwięk po prostu na dwie i będzie idealnie. Więc nie ma co tutaj zbyt głęboko kopać, bo z tego co widziałem, zresztą sami widzieliście, to ziomeczek tam, no te skałki to po prostu zapełniły mi plecak w sekundę. Jeszcze ten ziomeczek, który sobie tam kopał, też się to głęboko dokopał. Normalnie, wariat, naprawdę. Dobra, jeżeli chodzi o głębokość, to myślę, że mi to z zupełności wystarczy minus 100 powiedzmy, czyli już teraz. No właśnie, mój plecak zapełnia się zbyt szybko, to mogę na pewno potwierdzić. Potrzebujemy jakiegoś super plecaka, bo takie chodzenie tutaj troszeczkę mija się z celem. Troszeczkę mija się z celem, ale myślę, że bez problemu tutaj, jak w takim szybkim tempie jesteśmy w stanie się tutaj ubrać, no to bez problemu, kurczę, po założeniu lepszego plecaka będziemy w stanie sobie kupić nowe narzędzia dosłownie w chwilę. No patrzcie. O, teraz troszeczkę wolniej. Ale pyk, 3, 2, 1 i już tutaj mamy zapełnione wszystko. Pięknie. Zobaczmy, ile te plecaki kosztują. Mam 10 tysięcy. Dzień dobry. Za 15 tysięcy jest jakiś tytanowy plecak, który ma 2000 pojemności. O kurde, no to chcę ten za 15 tysięcy. Więc musimy dwa razy jeszcze coś tutaj pokopać, powiedzmy. No i powoli nasz bonus się kończy. Też smutek wielki. No ale cóż, nic na to nie poradzimy. Nic na to niestety nie poradzimy tutaj. Tak ma być. Tak ma być niestety. Na. Dzień dobry. O, cześć, tutaj też można. Dobry. Chciałbym wykopać tutaj tylko te najcenniejsze materiały. Dobra, w górę. Super, złoto. No spoko, no i w sumie dalej już możemy kopać, bo i tak tutaj 4,5 tysiąca i spoko. Warto jest kopać te drogie materiały, nie ma co. Zaraz będziemy mieli 15 tysięcy, więc tutaj bez problemu będziemy w stanie sobie zakupić nowe rzeczy. Więc super. Nowe rzeczy równa się więcej kasy, tak? Oczywiście, tutaj nie ma co ukrywać. Spoko. Dobra, więc możemy tutaj... Nawet na tym poziomie, szczerze powiedziawszy, w zupełności nam wystarczy. 200. 400. Dobra. Pyk. I super, 17 tysięcy mamy. No to co, go plecak, oczywiście za 15 tysięcy, jest. Kupujemy, mamy teraz 2000 pojemności, no to kurde, 2000 pojemności, o cześć Kronim. Pyk, no niestety głowa Kronima jest pusta, nie ma w niej żadnych cennych minerałów. Dobra, więc możemy iść dalej tutaj. Sobie tam po prostu stał i jawczył. Możemy iść oczywiście dalej i no, spróbować oczywiście w głębiej się wkopać. I spróbować tutaj zdobyć jak najwięcej kasy. No i jak najwięcej cennych minerałów, ale kurczę, na tym poziomie, on tutaj tak dziwnie wykopał ten ziomek. Ja nie wiem jak on tutaj to zrobił. Ja mogę to robić w ten sposób, ale kurczę, nic cennego tutaj nie wykopię niestety. Już pełen plecak, co? Co tu się dzieje? Ej, no bez kapi, no wszystko spoko, fajnie, ale ten mój plecak zapełnia się zbyt szybko. I najgorsze jest to, że trzeba tak długo iść do tej kopalni. To najwięcej czasu zabiera. Jak tak teraz zauważyłem. Ej, no to potrzebuję, no i chodzi na to, że potrzebuję jeszcze lepszego plecaka. Dirt, no nawet dirt tutaj. Może na tym poziomie powinienem kopać, byłoby najbezpieczniej. Takie mam wrażenie. 400. Ona nie ma tutaj zbyt dużej wartości. O, to może mieć, węgiel. Zawsze to coś, nie ma co. Czy
Tak, zawaliło się, i spoko, to teraz wszystko się odnowi, więc to też na pewno jedna z takich bardziej przydatnych rzeczy. Ile mamy? 1000, dobra, to szybko możemy to sprzedać. Są w ogóle najlepsi gracze. Killor B Kill 3D. Okej, spoko. Dobra, 4000, spoko. No, ten nowy plecak będziemy musieli jeszcze trochę pozbierać, ale na pewno już z kolejnym plecakiem będzie zdecydowanie łatwiej. Dobra, więc wkopujemy się w ten księżyc, żeby tutaj oczywiście wszyscy się wkopują. A ja zrobię inaczej, ja po prostu się zrobię, o, i w dół. A to jest bedrock, dobra, to tu nie możemy. Tu możemy dopiero. Dobra, i tutaj, pyk. I zaraz będzie full plecak, patrzcie. A bo to nie wszystkie się da. Okej, okay, wrong pickaxe. To jest jakiś błąd, to nie mam na pewno tutaj żadnego złego pickaxa, to jestem pewien. Dobra, 400. Szukamy drogich rzeczy oczywiście. Wątpię, żebym tutaj coś spotkał takiego, ale no, nie ma co ukrywać. Zawsze... Halo? Dobra. Jest tutaj z nami chyba Kronim. Ta, też się tutaj zaczyna wkopywać wszędzie. Dobra, więc możemy kopać w dół póki co. Jak na coś natrafię, to po prostu będę to zbierał. Okej, okay, nice. Dobra. Chyba dostaniemy sporo kasy z tego, co tak widzę. Bo jednak, no, wkopujemy się całkiem głęboko. O, tu już wolniej idzie, ale tu już na zaraz plecak mi się zapełni. Na momencie, zobaczycie, to będzie dosłownie chwila. Jedna mała chwila i plecak będzie zapełniony. Super. Koper. Nice. I full. 5000. No nie za dużo, nie za dużo dostaliśmy. Liczyłem na to, że coś więcej dostaniemy, jeżeli chodzi o ilość, powiedzmy, tutaj kasy. Fajnie jest zrobione właśnie, że jest grawitacja ma. To jest takie śmieszne. Przynajmniej w jaskini bez problemu tutaj, właściwie w kopalni, bez problemu będziemy w stanie wyskoczyć z jakichś trudnych miejsc. Dobra, w dół. I w bok. Dobra, okej, okay, możemy się kopać. On tam miał niuka w ręku, ten ziomek? Tak, ma dynamit jakiś, halo. Proszę tutaj nie wysadzać wszystkiego. O, hopper. Ma trochę większą wartość, no ale nie ma co. Przydałoby się takie super, super bardziej wartościowe rzeczy niż te takie najzwyklejsze, no bo to trochę nam potrwa tutaj uzbieranie na kolejny plecak. O, srebro na przykład. Srebro mogłoby się zdecydowanie częściej trafiać. Ja bym tam nie narzekał. 1700... 1800 i 2000. Super, 23k. Na. To jeszcze do 35 nam trochę brakuje. Nie ma co, nie ma co. W ogóle trzeba zobaczyć, jakie jeszcze tutaj lepsze możemy sobie kupić ten bronie, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o bronię, to raczej tutaj nie ma co na razie zmieniać. Lepiej będzie, jeżeli będę używał tego, co mam aktualnie tutaj. Dobra, i okej, okay, możemy się wkopywać w tym kierunku. Dobra. Pięknie. No zaraz będę miał kolejny plecak zapełniony, ale zbieramy 35 tysięcy, więc jeszcze z raz albo ze dwa razy trzeba będzie tutaj wrócić. Dobra. Może coś cennego, jakiś super, super drogi minerał może mi się trafi. Na to bym liczył właśnie, ale kurczę, wątpię, żeby się coś takiego udało. Zresztą mamy... już zapełniony plecak. Musimy znowu sprzedać. 27 tysięcy. Zobaczmy w ogóle, co jest w sklepie. To mnie ciekawi jeszcze. Co mógłbym tutaj, powiedzmy sobie, kupić? Pickaxe. Okej. To mamy. Ta jest za 6 tysięcy, za 7, za 9, za 12, za 16, za 25. Nie, potrzebujemy plecaka. Potrzebujemy plecaka jeszcze lepszego. Ten za 35k ile ma pojemności? 2500, to nie jest jakoś dużo. Czyli najgorszym problemem tutaj jest właśnie plecak. A jakbym chciał Infinite Backpack 750 Robuxów, nie, to może sobie w następnym odcinku coś takiego kupimy. To może być całkiem spoko opcja. Ale póki co nazbierajmy te 35 tysięcy. Jakbym chciał za Robuxy. Nie, nie opłaca się. 35 tysięcy musimy nazbierać gemów. Więc to jest nasz cel. Dużo nam już nie zostało, no bo tak naprawdę, no ile, no powiedzmy, że
z 7000, tak? Czyli dwa razy jeszcze musimy do kopalni tutaj wejść. Zanurkować, powiedzmy. Super. W ogóle sponsorzy spadli na dół, a ja sobie tutaj bezpiecznie, fajnie wylądowałem. Dobra, gdzie są te drogocenne skały? Tam, 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 tam. Spoko. Kamień. Dobra, jakoś to kopiemy powoli. Więc chyba nie ma co narzekać. Super. Pięknie. No i znów 2000. 31 tysięcy, prawie 32, więc jeszcze troszeczkę i będziemy mieli 35 tysięcy na kolejny tutaj, powiedzmy, kilofik. Więc spoko. Już za mną, kurde, ile to sponsorów biło nagle. To jest grane. On website, okej, okay. Spoko. I lądujemy. O kurde, teraz na samodnosie dostaliśmy. No, tu już nie będzie lekko. Tu już trzeba będzie kopać i kopać, ale zaraz nam się plecak zapełni, patrzcie już. Dosłownie chwila, moment, dobra. Możemy sobie nowy kupić. Ten za 35 tysięcy chciałem, tak jest. Następny jest za 72 tysiące. No, ten dał nam co prawda tylko 500, no ale zobaczmy, jak się sprawdzi, tak? Może akurat ten za 500 nie będzie aż taki zły. No, w sumie 500 nam dało, więc... Mam dziwne rozkminy z tych plecaków, one strasznie tutaj mają małą pojemność, a niekończący się plecak niestety, no... No niestety jest drogi, nie ma co ukrywać. 750 robuxów bodajże, to jest jednak dużo. A tym tutaj zapełnimy nowy na momencie, patrzcie. To jest nasz nowy plecak, no i 5000. Więc jeżeli chciałbym zbierać na kolejny plecak, to musiałbym... musiałbym tutaj jeszcze... No, a ten ile ma pojemności? 4000, 6, 8, 10, 12... Okej... No to już mają ładną pojemność. 450 tysięcy musiałbym zbierać, więc nie ma innego wyjścia. Musimy po prostu więcej tutaj, jeszcze więcej kopać. Ale ogólnie tryb jest fajny, ja go wam polecam, bo naprawdę dziwię się, czemu gra tylko 40 osób w to. Bo jest dobry, nie ma co ukrywać. Jest ładnie zrobiony, schludnie, bardzo ładny, przejrzysty ma sklep, co też jest wielkim plusem. Jedyną tutaj największą wadą jest właśnie są te plecaki, powiedzmy, tak? Które, no, żeby... No, nie mają zbyt dobrej pojemności, tak? No ale nie dziwię się, twórcy też chcą coś tutaj zarobić. Srebro. Dobra, srebro na pewno muszę zebrać. I uwaga, 3, 2, 1, plecak zapełniony. No, tak jak myślałem. Bardzo szybko to poszło. Dobra, chyba nie ma sensu, żebym tutaj więcej coś grał. Zakupiliśmy sobie nowy plecak za 10 tysięcy, może sobie coś tutaj... Za 9 tysięcy szpadel kupię. O, tak jeszcze na koniec tutaj. Co, będę czekać, czy szpadlem będę jeszcze szybciej kopał? Chyba tak, dobra, to jeszcze sobie sprawdzimy, jak kopie się szpadlem, który sobie zakupiłem tutaj. No nie ma co, też narzędzie do kopania też trzeba ulepszać, bo jednak, no, kopiąc cały czas tym samym, to się robi troszeczkę nudne. Ale dobra, zobaczymy, jak teraz zapełnimy nasz plecak, który ma pojemności 2,5 tysiąca. Nie ma co ukrywać, to jest dużo. Wow. Wow. Okej, okay. Lepsze narzędzie i patrzcie. Już, koniec. Koniec, zapełniliśmy to. Dobra, więc w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. To było oczywiście Moon Miners, ja się z wami żegnam. To tyle, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!